Masa nadchodzących skinów, końcowy event na żywo, darmowy prezent dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy w tym tygodniu chcielibyście dostawać same dobre oceny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexacot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do całkiem sporej ilości nadchodzących skinów. Zaczynając od nowego pakietu dla ratowania świata, jak się okazuje, no to będzie on nosił nazwę Goalpunk i przy okazji, no to powinien on się pojawić w Fortnite'owym sklepie około 17 bądź też 18 października. Przy okazji, no to zostanie on wycofany 11 listopada, no i właśnie cena będzie no taka sama, jak zazwyczaj kosztują te pakiety z ratowaniem świata, czyli coś około 75 zł. Natomiast, moi drodzy, to nie jest jedyny właśnie skin, który do gry nadciąga, ponieważ jak się okazuje, no to wraz z dzisiejszym sklepem właśnie powinny się pojawić takie pakiety jak Ultimate Reckoning i przy okazji również powinien się pojawić nowy dyniowy rycerz. No i oczywiście Epic Games może w ostatniej chwili właśnie zmienić te daty, natomiast najprawdopodobniej właśnie te rzeczy już w obecnym sklepie, jak wy to oglądacie, no to są dostępne. I oczywiście jak będziecie sobie kupowali którąś z tych rzeczy, jak najbardziej możecie to zrobić z kodzikiem Hexacot. Przechodząc, moi drodzy, dalej mamy bardzo ciekawą sprawę związaną z tak zwanym Black Adamem. Jak się okazuje, no to ten skin był no po prostu dostępny naprawdę spory czas temu i generalnie ma on otrzymać niedługo swój styl w wersji Lego. I może to oznaczać tylko i wyłącznie to, że więcej skinów z właśnie DC będzie otrzymywało swoją wersję po prostu Lego i przy okazji też możliwe, że Black Adam już niedługo powróci do sklepu. Także zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Natomiast z nadchodzących skinów, no wiadomo, jest ich jeszcze więcej i przez na przykład październik przewiną się też takie skiny jak no na przykład ten oto straszny gaw, przy okazji na przykład też ta oto po prostu nowa wiedźma, także no będzie tego naprawdę, ale to naprawdę całkiem sporo i jak się okazuje, no to w nadchodzącym OG rozdziale drugim mamy otrzymać taki oto starter pack i jeszcze nie jest on potwierdzony na 100%, więc może on generalnie zostać zmieniony. Natomiast jak jesteśmy przy temacie OG rozdziału drugiego, to wiadomo, że coś nas musi do tego OG rozdziału drugiego no po prostu przenieść i tym czymś będzie wydarzenie na żywo. Jak się, moi drodzy, okazuje, to dostaliśmy całkiem sporo informacji na temat końcowego eventu. Chociażby data, w której może odbyć się takowe wydarzenie, to 1 listopada, czyli oczywiście dzień przed nowym sezonem, ponieważ wiadomo, że 2 listopada właśnie OG rozdział drugi się zaczyna. Przy okazji, no to całe wydarzenie ma mieć 6 etapów, no i przy okazji ma mieć ono również tak zwany post-event screen. Także bardzo ciekawa sprawa, no i poza tym wszystkim ma być licznik, który ma być i w grze, jak i również w lobby. No i generalnie, jeżeli chodzi o ten licznik w lobby, to też mamy na jego temat całkiem ciekawe spojrzenie, ponieważ może on się generalnie prezentować w taki oto sposób, co oznacza, że będzie on generalnie gdzieś w prawym górnym rogu i będzie on oczywiście odliczał do tego wydarzenia. No i z racji tego, że byłoby to większe wydarzenie, to wiadomo również, że zostałby stworzony pod to po prostu jakiś specjalny tryb, a nie tak jak teraz, że po prostu wchodzicie do Battle Royale i dzieje się event z Doomem, tylko byłoby to w osobnym trybie. Także według mnie naprawdę mega spoko sprawa. No i zobaczymy, ponieważ wydaje mi się, że no w przyszłości powinniśmy mieć definitywnie więcej informacji na temat takowego eventu. Przechodząc, moi drodzy, dalej mamy nadchodzącą kolaborację, tylko że będą to kolaboracje związane z autkami. Mowa tutaj o tak zwanym Spider-Versie i chociażby mamy otrzymać między innymi Spider-Punk, przy okazji Spider-Gwen, przy okazji Scarlet Spider, jak i również Peter Parker. Także generalnie no to są to rzeczy związane z autkami, co oznacza, że jakieś autka po prostu takie Spider-Manowe jak najbardziej niedługo w grze zawitają. Natomiast, moi drodzy, wiadomo, że ostatnio w grze zawitał do nas event Koszmarów Czar, który oczywiście wprowadził naprawdę wiele zmian i nowości, o czym już chociażby mówiłem w ostatnim materiale i wydaje mi się, że raczej większości osób już o tym wie. Natomiast, no to w właśnie całym takowym wydarzeniu Koszmarów Czar pojawiło się naprawdę, ale to naprawdę wiele darmowych nagród. Chociażby czysto w grze możemy zdobyć naprawdę wiele nagród z po prostu ścieżek zadań Koszmarów Czar. Mamy tutaj między innymi takie nagrody jak jakieś gitarki, przy okazji plecaki i naprawdę kozacki kilo w diabelskiej różdżki. Oczywiście też naprawdę bardzo fajną lotnię, czyli wielki strach na wróble, czy też na przykład właśnie emotkę kąpiel w kotle. Także no definitywnie Epic Games w tym roku właśnie z nagrodami po prostu
prostu dla nas zagotował. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ jak się okazuje, to możecie zdobyć dodatkową nagrodę za darmo. Mowa tutaj o tym oto ekranie wczytywania. Jest on za właśnie specjalne puzzle na Twitchu. Na samym początku musicie wejść sobie na Twitcha, przy okazji no to znaleźć właśnie streamera z Fortnite'a z taką oto ikonką F. Następnie, moi drodzy, musicie zebrać właśnie puzzle. Jest ich około 15 i będą one się losowo wyświetlały na ekranie. No i generalnie, moi drodzy, no to kiedy ukończycie właśnie całą układankę, to na wasze konto trafi taki oto ekran wczytywania. Także myślę, że to akurat bardzo ciekawa sprawa i cała akcja jest dostępna do 20 października. Także wydaje mi się, że nagroda jest jak najbardziej całkiem spoko i jak najbardziej każdemu polecam ją odebrać. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ jak się okazuje, no to ostatnio na Twitterze coraz więcej możemy znaleźć kodów na takie oto przedmioty. I generalnie no to były one dostępne kiedyś, naprawdę spory czas temu. Natomiast jak się okazuje, no to kody na te przedmioty są nadal aktywne i nadal istnieją. Co oznacza, że jeżeli generalnie chcecie sobie je odebrać, to jak najbardziej możecie. No i musicie po prostu na Twitterze sobie znaleźć takowe kody. I naprawdę sporo osób po prostu te kody, że tak powiem, rozdaje. Tylko problem jest taki, że jak ktoś właśnie wstawi właśnie kod na jakiś z tych przedmiotów, to ten kod naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko jest nieaktywny. Także jak najbardziej tutaj też życzę wam powodzenia. Jak uda wam się którąś z tych rzeczy odebrać, to wielki szacun dla was. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ wiemy, że z nadchodzących rzeczy mamy chociażby otrzymać pakiet PlayStation, o którym mówiłem już w ostatnim materiale. No i w obecnym pakiecie PlayStation możecie zdobyć właśnie takie oto 4 emotki. Natomiast jak się okazuje, no to w nadchodzącym pakiecie PlayStation do zdobycia będzie tego nieco więcej, ponieważ będzie tutaj właśnie skin, przy okazji kill-off, plecak, jak i również malowanie. Także to definitywnie jest tego całkiem sporo. No i oczywiście jak posiadacie PlayStation, musicie mieć aktywowaną usługę PlayStation Plus. No i oczywiście jest to pakiet, który dopiero do gry nadchodzi, także no tutaj jeszcze trochę czasu będziecie musieli sobie poczekać, zanim zostanie on oczywiście aktywowany i to już powoli by było na tyle. Jeśli chodzi oczywiście o ten odcineczek, no wydaje mi się, że w tym roku, w to Halloween jest naprawdę wiele zmian, naprawdę wiele nagród, także no definitywnie jest po prostu w tym Fortnite co robić. No i też przy okazji zapomniałem jeszcze wspomnieć, że nawet czysto w grze pojawiła się informacja, że teraz po prostu jest błąd wyświetlania rankingu i po prostu rangi są źle wyświetlane, natomiast wasze postępy są właśnie zapisywane i żadne dane nie zostaną utracone. Także tak to się prezentuje. No i co? Widzimy się oczywiście codziennie o godzinie 6:30, a w weekendy o godzinie 8:00. Jak najbardziej subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z nowościami ze świata Fortnite. Tak samo, jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście, jeżeli wy będziecie robili jakieś zakupy w Fortnite'owym sklepie, to możecie je oczywiście zrobić z kodzikiem Hexocode. I mega dziękuję każdej osobie, która kodzik Hexocode ma wpisany. No i co? Jeżeli obejrzeliście ten materiał do samego końca, w komentarzu możecie napisać prezent, a ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko i to tyle. Miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której ten materiał oglądacie, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!